Dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj odcinek, który jest pokłosiem jednego z ostatnich odcinków, w którym pokazywałam Wam rośliny, które mam na wymianę albo do oddania. No i właśnie dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym pokażę Wam rośliny, które mam z wymiany z Wami. Tamten odcinek o wymianie, podlinkuję go w opisie, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, które to zupełnie przerosło, wiecie, moje jakieś tam oczekiwania, jeśli mogłam mieć jakieś oczekiwania, ale też właśnie zaowocował kilkoma spotkaniami, podczas których się wymieniałam. Z mojej strony ja dawałam rośliny, które Wam pokazywałam w tamtym odcinku. Wymieniłam się również na doniczki terakotowe, takie te ciemnobrązowe. Ja teraz wolę te takie pomarańczowe, więc te ciemnobrązowe jeszcze cały czas mam na wymianę. Oraz dla jednej osoby pocięłam kilka choi, bo no tak się umówiliśmy w trakcie rozmowy, że ja od niego wezmę 3 rośliny, a sama potnę dla niego kilka właśnie chojek. Pierwszą rośliną, za którą się wymieniłam, jest Asplenium. Wydaje mi się, że to nie jest Crispy Wave, chociaż liście są bardzo, bardzo, bardzo podobne, to nie jestem pewna, czy to jest Crispy Wave. Wydaje mi się, że raczej nie, ale no niestety nie zgłębiłam jeszcze dokładnie, który to jest Asplenium. Postaram się dla Was wywiedzieć, a jeżeli się nie wywiem, to bardzo poproszę Was o Wasze spostrzeżenia, o Waszą wiedzę i podpowiedź, co to jest za Asplenium. A może to jest Crispy Wave? No nie wiem, wydaje mi się, że nie. To Asplenium cały czas stoi u mnie w kuchni. Jeszcze nie zaczęłam tam tworzyć tego papryciowego zakątka, o którym mówiłam w jednym z odcinków, ale plan się nie zmienił. Plan jest cały czas taki sam. Dlatego ta paprotka stoi sobie właśnie tam w kuchni. Kolejną rośliną, i tutaj musicie mi uwierzyć na słowo, jest Xanthosoma lindeni. Ona dotarła do mnie jako jednolistna sadzonka oddzielona od rośliny matecznej i ja ją postawiłam dosłownie na 2 dni na stolik, żeby zaczekała, aż będę miała chwilę, żeby się nią zająć. No i zobaczyłam, że list, którym przyszła, zaczął żółknąć i niestety nagrałam Wam z tego momentu filmiku, zapomniałam, przepraszam. Natomiast podczas usuwania tego jednego liścia zobaczyłam, że tutaj idzie nowy liść. Także myślę, że nic nie jest stracone i ta roślina jeszcze sobie u mnie odżyje. No taką mam nadzieję. Po tym filmiku dzisiaj przejrzę sobie wszystkie rośliny, co mają w korzeniach, co się dzieje tam w doniczkach i jak będzie trzeba, to je poprzesadzam. Kolejną rośliną jest Aglaonema Green Bowl. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Ja u siebie nie mam jeszcze żadnej Aglaonemy. Jedną Silver Bay albo Silver Bay prezentowałam mojej mamie i wydaje mi się, że ta Aglaonema również tak skończy. Trochę ją odpicuję, doprowadzę do jakiegoś lepszego stanu, no bo widać, że te liście są pozwijane, więc coś się dzieje nie tak. Zobaczę, co mam w korzeniach, zobaczę, co tam się dzieje i jak doprowadzę tą Aglaonemkę do... Jak ją odpicuję, to oddam ją mojej mamie, żeby miała parkę dla tamtej Aglaonemy. Tak jak ja nie mam za bardzo serca do Aglaonem, szczególnie do tych czerwonych czy do tych różowych, tak do tej, no ta jest przepiękna. Te miętowe przebarwienia, ta jasna zieleń, te pastele, gdybym się za nią nie wymieniła, to wydaje mi się, żebym na nią polowała, żeby ją sobie kupić. No ale no, tym bardziej cieszę się, że właśnie mam ją z wymianki. Tutaj jest roślina, którą dostałam w gratisie. Otóż chłopak, z którym się wymieniałam, powiedział, że to jest sadzonka, która gdzieś tam mu pozostała w ukorzenianiu, wiecie, gdzieś tam się zapodziała. No jeżeli mam ochotę, to on mi ją po prostu dołączy do naszej transakcji i ja oczywiście miałam ochotę. Co prawda nigdy wcześniej nie myślałam, żeby Ghosta, bo to jest Philodendron Florida Ghost. Nigdy nie myślałam, żeby Ghosta sobie kupić, no oczywiście ja cały czas marzę o Floridzie Beauty. Natomiast wydaje mi się, że jak ta sadzonka sobie trochę odpocznie u mnie, wypuści pęd, no i tak wiecie, zadomowi się, to jest duże prawdopodobieństwo, że połączę ją z moim Philodendronem Floridą, tym takim zwykłym zielonym, bo myślę, że jak tam w jednej sadzonce będzie taka szlachetna, ciemna zieleń, będzie się przeplatała z tą właśnie taką zielenią pastelową, jaśniejszą, no to może być piękna kompozycja. A też wiecie, im mniej doniczek, tym więcej miejsca na kolejne. Wymieniłam się oczywiście również za Stindapsusy. Jeszcze tam jest taki jeden, tylko nie mam już jak go tutaj chwycić. Jest tutaj Stindapsus Trebi, bardzo duża sadzonka. Ja już mam tych Trebi całkiem
całkiem sporo. Natomiast jak dziewczyna, z którą się wymieniałam, mi ją zaproponowała, to nie potrafiłam odmówić. Ja bardzo lubię trebi, lubię na nie patrzeć. Wiem, jakich potrzebują warunków, dobrze u mnie rosną, więc... No, to wydawało mi się dość oczywiste, że jak mam możliwość się za niego wymienić, to tak, wymieniam się. I on albo zagęści jedną sadzonkę, która jest gdzieś tam z prawej strony, która siedzi w hydro, więc wtedy czeka mnie czyszczenie korzeni, albo wyląduje tutaj na ścianie pnączu, o której troszkę Wam wspominałam, ale jeszcze cały czas nie mogę zacząć jej robić, bo szukam doniczek, nie chcę kupować plastikowych doniczek i szukam takich, które będę mogła się... I szukam ich tak, żeby móc się z kimś za nie wymienić, czy po prostu wziąć je od kogoś, bo też czasami ludzie po prostu oddają. Czy tam za jakieś, nie wiem, owoce, czy coś takiego. Dlatego ta ściana pnączy jeszcze nie zaczęła się robić. Natomiast drugi filodendron, drugi jest Cindapsus, to jest Cindapsus Moonlight. Bardzo chciałam go mieć, bardzo, bardzo, bardzo chciałam go mieć. I on się pojawił ostatnio w Biedronce, ale nie w mojej Biedronce. Także nie miałam możliwości go kupić. Wydaje mi się, że chyba rok temu one pojawiły się w takiej detalicznej, w takiej masowej sprzedaży i pamiętam, jak z moją Angie polowałyśmy na nie w Hands of Plants i one tam były w, no to może nie były jakieś bajońskie sumy, natomiast no kilkadziesiąt złotych za kilka listków to czasem jest dużo, czasem mało, ale finalnie to jest całkiem sporo. Dlatego jak ja teraz mogłam się wymienić za tę roślinę, tak jakby za darmo, bo po prostu dałam komuś swoje rośliny, no to była taka sama decyzja jak tutaj. Tak, oczywiście, poproszę, chcę. Ta sadzonka jest piękna, ma trzy liście i tutaj idzie czwarte. Także na pewno ta sadzonka pozostanie w hydro i skoro no tak dobrze rosła w keramzycie, to w tym keramzycie ją zostawię. Tu jest jeszcze jedno trebi. Zobaczcie, że to jest taka bardzo mała sadzonka. Tutaj są trzy ukorzenione malutkie pędy. Też to nie jest lokowanie produktu. Też bardzo fajnie, że dziewczyna, z którą się wymieniałam, wykorzystała po raz drugi kubeczek po jogurcie, który to no, od razu by wylądował w śmieciach, a tak ma drugie życie, więc w ogóle super, dawanie drugiego życia przedmiotom. Pozornie takim, które można wyrzucić, jest po prostu uważam, że tak trzeba robić. A tutaj w kubeczku po deserze mlecznym o smaku czekolady. Ja pamiętam w ogóle te desery. Nie z tej firmy prawdopodobnie, ale to były te takie deserki z tą taką pianką na wierzchu. Były smaki, był na pewno waniliowy czy tam śmietankowy, karmelowy i czekoladowy. I ja zawsze jadłam tak, że najpierw bokiem przy ściance wyjadałam to, ten jogurt o smaku, a później na końcu jadłam tę piankę, która z każdą moją łyżką, wiecie, się zapadała na sam dół i zostawała mi ta sama pianka. Po latach dowiedziałam się, ile tam było chemii, w ogóle to było obrzydliwe, ile cukru i tak dalej, no ale wiecie, tak było. A właśnie w tym deserku mlecznym, w kubeczku po nim, są sadzonki Epipremnum. Epipremnum Golden Potos. Ja też ukorzeniam ze swojego matecznika sadzonki, co zobaczycie na kolejnym odcinku, ale te sadzonki również mi się przydadzą, bo prawdopodobnie albo zagęszczę moją roślinę, albo powstanie druga roślina na tę ścianę pnączy, o której Wam już wspominam. Tak czy siak, te sadzonki na 100% mi się przydadzą, bo jak na pewno wiecie, pnączy nigdy nie jest za dużo. Co do pnączy, tutaj mamy jeszcze Epipremnum Happy Leaf. W jednym z ostatnich odcinków żaliłam Wam się na to, że mój Happy Leaf w ogóle no, praktycznie nie rośnie. Dlatego wymieniłam się za jeszcze jedną sadzonkę, żeby mieć dwa Happy Leaf, które nie rosną. Albo może dla eksperymentu posadzę je sobie w leczuzę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. W sumie to nie jest taki głupi pomysł, ale to jeszcze zobaczę. Tutaj też oprócz tego, że są przepiękne, ogromniaste, okrągłe, no okrągławe liście, to mamy jeszcze jeden prawie zzieleniały pęd. No i umówmy się, że to wygląda komicznie. Kolejną rośliną z wymiany jest roślina, która właściwie była pierwszą rośliną, za którą się wymieniłam. I to jest Epipremnum amplissimum. No i można powiedzieć, że ta sadzonka w ogóle zapoczątkowała mój szał na wymianę. To mi trochę tak uświadomiło, że... Nie wiem, jak to powiedzieć. Że można się wymieniać na... No nie wiem, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, że można się wymieniać na wartościowe rośliny. W takim kontekście, że... Nie wiem, jak to dobrze powiedzieć, że nie zostałam oszukana?
że ja dałam od siebie fajną roślinę i dostałam fajną roślinę i to nie tak, że ja podejrzewam, że ktoś da mi zgniłą roślinę, czy zasuszoną, czy chorą i tak dalej, tylko no wiecie, o co mi chodzi, że to było dla mnie takim sygnałem, okej, wymiany są spoko, możesz uzyskać nowe, fajne rośliny, podzielić się swoimi, nie wydawać pieniędzy, poznać kogoś nowego, kto jest też takim roślinnym maniakiem, więc no to mi tak bardzo otworzyło oczy i powiem wam, że ja teraz trochę tak świruję na punkcie tych wymianek. Dlatego też w sumie teraz tak trochę niechcący zapowiem już kolejny odcinek, ponieważ w kolejnym odcinku pokażę wam rośliny, które aktualnie ukorzeniam i które tam jeszcze w międzyczasie pocięłam. No bo właśnie chcę stworzyć sobie kolejne możliwości do wymiany, bo to jest coś fajnego. Jeszcze z wymianki mam dwa szczyty maranty Light Veins. One się ukorzeniają w wodzie, ale zastanawiam się, czy nie przełożyć ich do mchu, ale to, no to tak się zastanawiam. Jeszcze nie wiem. Ta maranta jest niezwykła, jest tak piękna, jest po prostu pod światło, te jej nerwy limonkowe, no to jest złoto, naprawdę. Gdyby ona nie miała innych wymagań od Epipremnum Golden Potos, to ja bym je posadziła razem, żeby te liście ich się... uciekło mi słowo. Żeby ich liście mieszały się ze sobą i żeby tworzyły taką piękną, limonkową kompozycję. Ale to niestety jest niemożliwe, ponieważ maranty potrzebują mieć stale wilgotne powietrze, a Epipremnum stale wilgotne podłoże. A Epipremnum lubi być troszkę przesuszone, także no to by się po prostu nie zgrało. Ale wydaje mi się, że jakby jakoś tak zrobić taką doniczkę szeroką, bardziej jak korytko i tam w środku włożyć dwie doniczki, w jednej właśnie Epineon, a w drugiej właśnie tą Marantę i może jakoś się tak poprzeplatać trochę sztucznie. No nie wiem. Ale taka kompozycja na pewno byłaby piękna, może trochę nieosiągalna, ale trudno. Także no zobaczcie, mam dwa szczyty tej Maranty, jestem w ogóle zachwycona. Naprawdę, tą Marantą jestem tak, jakby ze wszystkimi roślinami jestem zachwycona, ale ta Maranta jest absolutnie piękna. No i jeszcze mi został właśnie taki maluch i to jest Philodendron micans. Trzy małe sadzonki, młode, one się ukorzeniały w mchu, pięknie się ukorzeniły. Ja jeszcze do tego mchu na takie dokorzenienie je wrzucę. Też swojego micansa ostatnio cięłam, też zobaczycie to na tym filmiku, na kolejnym filmiku. No ale to też jest pnącze, a pnącze nigdy za dużo. Micans jest przepiękny, jest atłasowy i no, bardzo się cieszę. I jest jeszcze jedna roślina, za którą się wymieniłam, tylko nie jestem w stanie jej teraz nawet te 1,5 metra jakby ją przetransportować do was, ale to jest Epipremnum Cebu Blue i osoba, z którą się wymieniałam, prowadziła go na bardzo wysokim paliku z keramzytu. No ale żebym ja to mogła jakoś przewieźć, no to ten palik został skrócony czy o połowę, czy o 2/3. No w każdym razie spora część tej rośliny została z palika zdjęta, zawinięta i wiecie, położona na doniczkę. Więc ja wam to wszystko pokażę na przebitkach, jak ta roślina u mnie wylądowała, w jakiej konfiguracji, a później zobaczycie, albo już teraz widzicie, jak ja ją przypiłam do takich dwóch bambusowych kijków. No i teraz stoi sobie to epi naprzeciwko okna południowego, te kijki są oparte o ścianę. To nie jest jeszcze idealna konstrukcja, zdaję sobie sprawę, że będę musiała coś z tym zrobić. Ale no, na ten czas, na ten moment musi tak pozostać i no ale prezentuje się pięknie. Podejrzewam, że na wiosnę potnę to epi, właśnie może trochę na wymiankę, ale też trochę, żeby zagęścić dół tej rośliny, ale jestem też z niego bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba, bo to jest przede wszystkim ogromna roślina, także koniec, tam była kropka, ale jakoś jej nie zaakcentowałam. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam, że oglądaliście ten film. Jak wiecie, w kolejnym odcinku pokażę wam rośliny, które aktualnie ukorzeniam. Dziękuję wam za taki odzew w sprawie tych wymian. No i mam nadzieję, że to nie była ostatnia akcja tego typu, bo fajnie jest was poznać, was zobaczyć, wymienić się z wami roślinami. To jest takie bardzo, bardzo wartościowe doświadczenie. Dobrze. A tymczasem życzę wam dobrego dnia i dobrego popołudnia. Trzymajcie się. Pa, pa!